Siema, witam, tutaj The Carity Gaming i dzisiaj pierwszy odcinek z serii World of Warplanes. Jak widzimy tutaj mam już troszkę samolotów. Tutaj te samoloty, tutaj te cztery samoloty i ten tutaj oto. Samolot były oryginalne. W sumie nie, te wszystkie, te pięć i ten szósty. Te samoloty były mi dane jako samoloty początkowe, ale że już sobie w to pograłem troszkę, to stać mi było na właśnie taki oto samolocik, który widzicie na ekranie w tej chwili. A dobrze, mniej pierdolenia ode mnie, zaczniemy sobie bitwę. Za dużo ludzi nie gra, no ale gra niedawno co wyszła. To takie duperele zawsze przed meczem. To jest bardzo fajne, że pokazuje nam taktyki, jakie możemy zastosować właśnie w bitwach. Dobrze, tutaj rozpocznij bitwę. Zaczynamy tak o. Wszyscy jesteśmy w powietrzu. I dobrze, jeśli chodzi o sterowanie. Sterowanie, no widzimy tutaj takie kółeczko w środku ekranu. Poruszamy myszką i nic nie robimy, tylko gdziekolwiek przesuniemy to kółeczko, tam przesunie nam się też i samolocik. To mamy tutaj celownik, co prawda. Też nim się strzela. Oczywiście, no, trzeba jak najlepiej nacelować na cel i będzie nam pokazywać zaraz, o ile się nie mylę, takie kółeczka przed wrogami, gdzie trzeba będzie strzelać. Jeśli chodzi o dalsze kontrolki, jeśli chcemy przyspieszyć, po prostu naciskamy W i trzymamy je. Jeśli chcemy zwolnić, przytrzymujemy S. Takie standardowe. A i D nic nie robią, bo poruszamy się myszką, a więc nic za bardzo nie muszą robić. No i dobrze, zobaczmy, czy może uda mi się zaliczyć pierwsze ściągnięcie. Może, czyżby? Silnik się przegrzał, doładowanie nie działa. Super, silnik się przegrzał. O, i tutaj pojawiło nam się takie kółeczko. Jak mówiłem wcześniej. Co robi? Aha! Czyli nam samolocik może lecieć, a my naciskamy prawie przycisk myszki i po prostu rozglądamy się. No bardzo fajne, bardzo fajne. No i zaliczyliśmy kamikadze. W sumie nie zaliczyliśmy kamikadze, ponieważ... Czemu on nie zginął? Okej, co się stało? Wleciałem w tamtego oto załodnika. Jakimś cudem tylko ja umarłem, a nie on. Wleciałem w niego, a tylko on umarł. To jest dosyć dziwne według mnie, bo jeśli dwa samoloty się zderzą, to jest oczywiste, że no... obydwa się zderzą. Ale dobrze. Nie jestem tym ekspertem, a więc mogę się mylić. No. Ale jeśli chodzi o gierkę, gierka jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie się w nią gra. Ja sobie tutaj wyjdę do hangaru, nie będę oglądał bitwy, bo to jest naprawdę nudne. I zobaczmy. Tak to wygląda. Jeśli kiedyś graliście w World of Tanks, to tutaj system expa jest identyczny. Nawet tutaj, jeśli zobaczycie, ja to wszystko mam przeniesione z World of Tanks, czyli te konto, którego używacie do World of Tanks lub też World of Warships,
automatycznie jest połączone z kontem na World of Warplanes. Tak samo jakbyście mieli konto na World of Warplanes, to też by było połączone z kontem na World of Warships i z kontem na World of Tanks. Jeśli mieliście byście konto na World of Warships, to byłoby to połączone z kontem na World of Tanks i z kontem na World of Warplanes. A więc nawet jak tutaj nabijacie expa, to te wolne doświadczenie i tak nabija się wam na koncie na innej grze, czyli na przykład World of Warplanes, World of Tanks lub World of Warships. A więc to jest bardzo, bardzo fajne. Według mnie jest to naprawdę miłe, bo no, dostaje się więcej expa i można już coś innego sobie kupić. Dobrze, ja tutaj zobaczę ulepszenia. Tak, dobrze, ja mam na razie to. Tutaj widzimy. Muszę kupić silnik i potem mogę zbierać expa na ten oto myśliwiec. I potrzebuję ile expa? Potrzebuję 4850. O, skończyła mi się bitwa akurat. Hangar, zobaczmy. Okej. Expa dostaliśmy 113, co nie jest najgorsze. Teraz tak, jeśli spojrzymy tutaj, wejdziemy w badania tutaj dalsze. Do tego to już mogę sobie praktycznie. Nie. Na to muszę czekać. Na to muszę czekać. Mogę to kupić. A kupię. Czemu nie? Badania. Ok. Proszę bardzo. Kupi, zamontuj. Tak. Zobaczmy, coś się zmieniło? Nie sądzę. Żadnej zmiany nie widzę. A jakbym to ściągnął? No naprawdę, no ja już jestem głupi. To ten samolot. Co za idiota, naprawdę. Co za idiota. Dobrze. Zobaczmy. Tu coś... ulepszenia. Bym założył to. Aha. Czyli nic się absolutnie nie zmienia. Mogę zgadywać tylko, a to jest takie zgadywanie, że tutaj może być... tak, 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 tutaj na pewno zamontowałem sobie teraz broń, ponieważ tutaj jest broń w wale śmigła, a więc mam bardzo, bardzo duże przeczucie, że to będzie tutaj, bo tutaj gdzie indziej może być wał śmigła. Ale dobrze, na razie jest jakoś, jakoś idzie z tym samolocikiem. Ja w tej chwili się z wami pożegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jeśli będziecie chcieli więcej, naprawdę lajkujcie, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!